Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Kryminalnym. Ja mam na imię Łukasz i to właśnie ja prowadzę ten program. Dzisiaj chciałbym zaproponować Wam kolejny odcinek, ale nieco inny od tych, które publikowałem do tej pory. Dzisiaj będzie top 7 najgroźniejszych kanibali, jakich nosiła ta ziemia. Jakiś czas temu na moim Facebooku, zresztą zapraszam Was wszystkich na mojego Facebooka, link znajdziecie w opisie tego filmu, pytałem Was w ankiecie właśnie o ten odcinek. Większość z Was zdecydowanie opowiedziała się, że tak, chcemy zobaczyć taki odcinek, więc dzisiaj spełniam Waszą prośbę. Mam nadzieję, że się Wam spodoba i będziecie chcieli więcej. Piszcie w komentarzach, jakie sprawy chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Może znacie sprawy, o których jeszcze nikt nigdy nic nie nagrał i warto byłoby naświetlić je i pokazać większej publiczności. Kontakt do mnie znajdziecie w opisie tego filmu, a ja teraz życzę Wam miłego oglądania. Zapraszam na odcinek. Numer 7. Alfred Packer. Alfred Packer żył w latach 1842-1907. Działał na terenie Colorado w USA. Na swoim koncie ma 5 ofiar, które najpierw zamordował, a później zjadł. Znany jest jako kanibal z gór skalistych. Packer był pospolitym złodziejem i oszustem. Do tego patologicznie kłamał. Wymyślał historie, które nijak się miały do rzeczywistości. Uważał się za człowieka wszystko wiedzącego. Ludzi irytowało jego zachowanie, więc nie miał zbyt wielu przyjaciół. W 1873 roku natrafił na grupę 20 mężczyzn, którzy wyruszyli na Złote Pola w Breckenridge w Colorado. Packer opowiadał im historię, przedstawiając siebie jako znanego przewodnika, bez którego wyprawa nie może być bezpieczna. Grupa amatorów, słysząc tę historię, zgodziła się, aby Alfred im przewodził. W dodatku zła pogoda i nieznajomość terenu mogły wskazywać na to, że mają ogromne szczęście natrafiając na przewodnika. Podczas wyprawy pogoda jeszcze bardziej się załamała. Na szczęście turyści trafili na grupę przyjaźnie nastawionych Indian. Ci przyjęli ich do swoich namiotów, nakarmili i zaproponowali, aby zostali aż pogoda się uspokoi. Ale w grę nie wchodziło kilka godzin, a kilka tygodni. Turyści podzielili się na dwa obozy. Jedna grupa opuściła obozowisko, wyruszając drogą wskazaną przez Indian. Natomiast druga grupa, pięcioosobowa, zaufała Packerowi, że ten zna skrót. Po drodze Alfred Packer zamordował i zjadł swoich nowych znajomych. 16 kwietnia 1874 roku wrócił z wyprawy sam. Twierdził, że turyści zostawili go samego na pastwę losu. Historia wydawała się podejrzana, bo nikt z piątki osób, którzy wyruszyli z Packerem, nie znał drogi powrotnej i nie zaryzykowałby samotnej wędrówki. W tym samym czasie Indianie odnaleźli suszone ludzkie mięso. Packer zmienił swoją opowieść i teraz uważał, że turyści kolejno umierali, a on, żeby przeżyć, żywił się ich mięsem. Podczas przeszukania lasu odnaleziono wszystkie ofiary. Okazało się, że wszyscy zostali zamordowani. Packer zbiegł i ukrywał się aż do końca życia. Numer 6. Alfred Fish. Pod numerem 6 kryje się kolejny Alfred, tym razem Fish. Żył w latach 1870-1936. Terenem jego działania był Nowy Jork. Wampir z Brooklynu, jak nazwała go prasa, na swoim koncie ma 8 ofiar. Alfred Fish urodził się jako Hamilton Howard. Po śmierci brata przyjął jego nazwisko oraz imię. Jako mały chłopiec trafił do sierocińca. Pobyt w tym miejscu był dramatem wielu chłopców. Codziennie dzieci były biczowane bez najmniejszego powodu. Wielu chłopców umarło w wyniku odniesionych obrażeń. Ale dla Alfreda była to czysta przyjemność. On wykazywał skłonności sadomasochistyczne od małego dziecka. Pewnie związek z tym miała choroba psychiczna, na którą cierpiał on i cała jego rodzina. Dodatkowo towarzyszyły mu halucynacje. Po opuszczeniu sierocińca związał się z o 9 lat starszą kobietą. Miał z nią 6 dzieci. Po kilku latach kobieta porzuciła rodzinę i odeszła. Od tego czasu dzieci pozostawały pod opieką ojca. On w tym czasie zaczął mieć omamy słuchowe. Głosy w głowie nakazywały mu zabijać dzieci, ale niekoniecznie swoje. Zaczął od 10-letniej Grace. Matce ofiary wysłał list, w którym szczegółowo opisał to, co zrobił z jej córką. Opisał, że najpierw ją rozebrał, po czym udusił. Pokroił ją na małe kawałki, które przyrządzał na wymyślne sposoby.
Jej ciało jadł 9 dni. Wkrótce później został aresztowany. Podczas procesu przyznał się do zjedzenia jeszcze dwóch chłopców i zabójstwa 5 innych dzieci. W 1936 roku zakończył żywot na krześle elektrycznym. Numer 5. Joachim Kroll. Pod numerem 5 tego rankingu znalazł się Joachim Kroll. Żył w latach 1933-1991. Zbrodnie popełniał na terenie Niemiec. Zabił i zjadł 14 osób. Media nadały mu przydomek ludożerca z Duisburga. Zabijać zaczął w 1955 roku. Bodźcem, który pchnął go do zbrodni, była śmierć jego matki. Jego ofiarami padały głównie młode kobiety. Polował na nie praktycznie w jednym rejonie miasta. Gdy już wybrał ofiarę, atakował ją z zaskoczenia, po czym dusił. Następnie rozbierał i odbywał stosunek z jej ciałem. Po zaspokojeniu swojej żądzy odcinał z pośladków oraz łód kawałki mięsa, które zjadał. Wpadł w 1976 roku. Wtedy zamordował 14-letnią Marion Keter. Jej ciało zabrał do domu, aby je ugotować. Podczas przygotowania obiadu do drzwi zapukał sąsiad. Zapytał, czy Kroll wie coś na temat zatkanych rur w budynku. Niewzruszony Joachim odpowiedział, że spuścił wnętrzności w zlewie i to one pewnie zatkały rury. Zaniepokojony sąsiad powiadomił policję, która w mieszkaniu Krolla odnalazła rozczłonkowane ciało 14-latki. Podczas zatrzymania Kroll gotował w garze całą rękę dziewczynki. Reszta ciała ukryta była w lodówce. Podczas śledztwa przyznał się do 14 zabójstw. Śledczym opowiedział, że zabijał i zjadał swoje ofiary, ponieważ w ten sposób oszczędzał pieniądze. Za swoje czyny w 1982 roku został skazany na dożywocie. Zmarł na zawał serca w 1991. Numer 4. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer na liście naszych kanibali zajmuje 4. miejsce. Żył w latach 1960-1994. W Wisconsin w USA zamordował i zjadł 17 osób. W kronikach kryminalnych znany jest jako Monstrum z Milwaukee. To właśnie stamtąd pochodził. Już jako dziecko fascynował się zwłokami zwierząt. Podniecał się, gdy słyszał dźwięk pękających kości. Jako 14-latek popadł w alkoholizm. W tym samym czasie odkrył, że pociągają go mężczyźni. Pierwszą zbrodnię popełnił w 1978 roku. Zaciągnął się do armii, ale nie potrafił się w niej odnaleźć. Szybko porzucił mundur i przeprowadził się do West Allis w Wisconsin. Wieczorami zapraszał młodych mężczyzn, którzy nigdy już jego mieszkania nie mieli opuścić. Ciała swoich ofiar fotografował. Później ćwiartował je na kawałki, wkładał do kwasu, a kości mielił. Niektóre części ciała zatrzymywał dla siebie. Chował je do lodówki i przyrządzał z nich dania. Zachowywał również czaszki, które traktował jako trofeum. W 1991 roku poznał w barze Tracy'ego Edwardsa, którego, jak wielu innych mężczyzn, zaprosił do siebie. Edwards zdołał jednak uciec zaraz po tym, gdy odkrył kapliczkę z ludzkimi czaszkami w domu gospodarza. Powiadomił policję, a ta bezzwłocznie odwiedziła wskazany adres. Podczas przeszukania ujawniono ogromny nóż, kilkadziesiąt fotografii zwłoki i szczątki kilkunastu osób. Został skazany na dożywocie za 15 morderstw, choć w jego mieszkaniu odnaleziono szczątki 17 osób. W 1994 roku został zamordowany w więziennej celi przez współwięźnia. Numer 3. Andrzej Cikatiło. Na pozycji numer 3 znajduje się doskonale znany Andrzej Cikatiło. Ten zbrodniarz żył w latach 1936-1994. Na terenie Rosji zamordował 56 osób, głównie dzieci i kobiety. W mediach znany był jako rzeźnik z Rostowa. Cikatiło pochodził z Ukrainy, miał żonę oraz dwójkę dzieci, ale do przykładnego ojca było mu daleko. Największą satysfakcję i jedyną prawdziwą satysfakcję dawały mu zabójstwa. Tylko podczas nich osiągał maksimum podniecenia. Pierwszą ofiarę zamordował w 1978 roku. Zabił wówczas 9-letnią dziewczynkę. Później systematycznie na swoje ofiary wybierał dzieci oraz kobiety, które znajdowały się w złej sytuacji życiowej.
Swoje ofiary prowadził do lasu, gdzie dokonywał mordu. Działał w okolicy rosyjskiego miasta Rostów. Swoje ofiary dusił, zadawał im rany kute w klatkę piersiową oraz brzuch i organy płciowe. Kobietom odgryzał brodawki, chłopcom odcinał penisy, a wszystkim ofiarom wydobywał oczy. Na pamiątkę odcinał palec, powiekę, wargi oraz nos. Część ciał ofiar zjadał. Swoją ostatnią ofiarę zabił w 1990 roku. Gdy po zbrodni wychodził z lasu, został zauważony przez policjanta. Uwagę przykuło jego zakrwawione ubranie. Zapytano o to, skąd wraca, a odpowiedział, że był na grzybach. Policjant poprosił, aby pokazał to, co ma w torbie. W niej znajdowały się części ciała. Chikatilo został zatrzymany. Przyznał się do 56 zabójstw. Został skazany na karę śmierci i 14 lutego 1994 roku został rozstrzelany w więzieniu. Numer 2. Aleksandr Spiecisiew. Aleksandr Spiecisiew urodził się w 1970 roku. Żyje do dziś. Na terenie Rosji zabił i zjadł około 70 osób. Znany jest jako syberyjski rozpruwacz. Pierwszą ofiarą tego mordercy była jego narzeczona. Za zbrodnię został umieszczony w zakładzie psychiatrycznym, który opuścił po zaledwie 3 latach. Po opuszczeniu placówki wprowadził się do swojej matki Ludmiły. Ona mieszkała na Syberii w mieście Nowokuźnieck. Dopiero tam pod opieką matki rozwinął przestępcze skrzydła. Jego matka była nauczycielką. Zwabiała do mieszkania dzieci, które jej syn mógł bez przeszkód mordować. Sprawa wyszła na jaw dopiero wtedy, kiedy przypadkowi ludzie odkryli w pobliskiej rzece ludzkie szczątki. To Ludmiła pod osłoną nocy pozbyła się dowodów obciążających jej syna. W 1996 roku do jej mieszkania wtargnęła policja. Na podłodze leżała dogorywająca Olga Kalcewa. Na ciele miała rany kute w okolicy brzucha. W łazience w wannie leżał tors pozbawiony głowy. W salonie z kolei leżała czyjaś klatka piersiowa. Aleksandr swoje ofiary zmuszał do patrzenia na ciała poprzedników. Wraz z nim musiały zjadać ciała poprzednio zabitych, niekiedy jeszcze ciepłe. Olga, zanim zmarła, powiedziała policji, że Ludmiła, jej nauczycielka, poprosiła o pomoc ją i dwie inne koleżanki z klasy. 13-letnie dziewczynki miały zanieść jakieś przedmioty do jej domu. Po dotarciu na miejsce drzwi zostały zamknięte, a dzieci trafiły do pokoju Aleksandra. Tam po kolei je zgwałcił, a dwie zamordował. Z mięsa zabitych Ludmiła gotowała obiad dla siebie i syna. Olga przed przybyciem policji musiała również zjeść posiłek przygotowany z jej koleżanek. Ona sama miała przeżyć i zginąć na oczach kolejnej ofiary. Spiecisiew wprowadził kalendarz, w którym opisał 19 zabójstw. Szacuje się jednak, że dopuścił się około 80 zbrodni, gdyż w całym rejonie właśnie taka liczba dzieci zaginęła bez śladu. Co ciekawe, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego, z którego ma szansę wyjść na wolność. Jego matka została skazana na 15 lat więzienia, z którego została wypuszczona w 2008 roku. Numer 1. Aleksander Ben. Numer 1 tego odcinka znany jest jako zabójca podróżnych. Szacuje się, że Aleksander Ben na terenie Szkocji zamordował i zjadł ponad 1000 osób. Ta historia sięga XVI wieku i owiana jest legendą. Ale jak to się mówi, w każdej legendzie jest ziarnko prawdy. Ben urodził się w Szkocji w XVI wieku i to jest fakt. Żył w miejscowości Girban. Wraz z nim mieszkała jego partnerka. Przez 25 lat spłodzili 8 synów i 6 córek. Ci natomiast w kazirodczych stosunkach mieli kolejne dzieci. Ich zajęciem było napadanie nocą na podróżnych. To Aleksander odpowiadał za zabijanie. Następnie ciała ofiar zabierali do domu, gdzie część zjadali natychmiast, a resztę chowali w beczkach. Przez wiele lat byli nieuchwytni. Wszystko dlatego, że Aleksander z części szczątków pozorował atak dzikiej zwierzyny. Pewnego razu napadł na małżeństwo. Mężczyzna był jednak wprawionym w boju wojownikiem. Nie udało mu się uratować żony, ale on sam zdołał uciec i powiadomić miejscowego sędziego o tym, co się stało. Ponoć król Jakub I zarządził poszukiwania kanibali. 400 mężczyzn ruszyło we wskazany teren. Tego samego dnia cała rodzina została schwytana. Wszystkim mężczyznom obcięto genitalia, ręce oraz nogi i pozostawiono, aż się wykrwawią.
kobiety spłonęły na stosie. Czy ta historia jest prawdziwa? Na jej podstawie powstało kilka filmów, napisano też kilka książek. Mimo wszystko, że owiana jest legendą, postanowiłem umieścić ją w tym odcinku. I tak przedstawia się siódemka najgroźniejszych ludzi na świecie. Która z tych historii zaciekawiła Was najbardziej? Którą chcielibyście usłyszeć na moim kanale w całości? Napiszcie w komentarzach, a ja już się z Wami żegnam. Jak zawsze życzę spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia we wtorek.